Dzień dobry, firma Elektro Łukasz Kałka, montaż pompy ciepła LWD90 z modułem HMD1. Tutaj mamy dom, który był ogrzewany wcześniej ekogroszkiem. Zużycie roczne było około 5 ton, więc pompę dobraliśmy 90 na naturalnym czynniku chłodniczym. Do tego mamy instalację grzejnikową. Współpracuje tutaj ta instalacja z pompą ciepła poprzez bufor 200-litrowy. Oraz jest to budynek, który potrzebuje, ma zapotrzebowanie na wodę użytkową około 200 litrów. I taki mamy zbiornik ciepłej wody użytkowej. Instalacja, jak zawsze, jest zabezpieczona przez rozdzielnicę elektryczną wyposażoną w wyłączniki nadprądowe, trzybiegunowy B16 do grzałki, C16 do sprężarki oraz B10 do automatyki pompy ciepła. Tutaj widzimy, że skropliny od pompy ciepła mamy odpływ podłączony też do kanalizacji. Pompa ciepła jest właśnie w tym budynku zainstalowana już od roku. Ta pompa w ciągu roku, pytam się właściciela, spisywała się bardzo dobrze. W miesiącach zimowych generowała koszty około 500 zł miesięcznie na energię elektryczną. Natomiast nie było to też problemem, ponieważ akurat tutaj wykonywaliśmy też instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW-peak na sprzęcie Solar Edge'a, czyli na falowników plus optymalizatory. Pompa ciepła po roku czasu została też przeserwisowana, nie ma żadnych problemów. No i może kolejny rok sobie funkcjonować. Zewnątrz jednostka zewnętrzna powieszona od pompy LWD90. Oczywiście jak przy wszystkich naszych montażach mamy od dołu zainstalowany maskownica, a pod nią mamy też w ścianie zainstalowany przepust ścienny oryginalny Alfa Inotek. Jak widzimy, pompa po roku czasu nie ma żadnych wskazówek, że została w jakikolwiek sposób już zębem czasu dotknięta na zewnątrz. Jednostka wygląda bardzo dobrze, także zobaczymy, jak ta instalacja będzie funkcjonowała w tym roku i przy kolejnym serwisie zrobimy kolejny filmik, żeby zobaczyć, jak ta pompa funkcjonuje. Dziękuję bardzo, zapraszam do współpracy, firma Elektro Łukasz Kałka.